pojedziemy sobie na wiadukt i z ulicy Karwińskiej na wiadukcie będziemy skręcać w lewo w ulicę Mościckiego. Pamiętajmy, że tu musimy ustąpić dwa razy pierwszeństwa przejazdu. Kierunek głowa do osi musi być wyraźnie zasygnalizowany. Zjazd do osi oczywiście. Puszczamy pojazdy sprzeciwka. I tu pamiętajmy, musimy ustąpić prawej, lewej. O, i te już się zatrzymujemy przed tymi trójkącikami. Bardzo dobrze. Popatrzymy, wolne, bardzo ładnie jedziemy, zachowując dynamikę. Kierunkowskaz został wyłączony. 50 to 50. Pod wiaduktem pojedziemy sobie w lewo pod wiaduktem. Pamiętajmy, że kierunkowskaz musimy włączyć, bo mamy możliwość wyboru kierunku jazdy. I cały czas prosto. 50, to jedziemy 50. Na skrzyżowaniu prosto, na skrzyżowaniu prosto pojedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Pamiętajmy, że musimy zredukować bieg. Wolno skręcić w prawo, gdyż jest to bardzo wąska uliczka i nie możemy wjeżdżać na pas przeznaczony do ruchu przeciwnego. Skręcamy w ulicę Pionierów.